8 maja około godziny 18 Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o podtopionych posesjach przy ulicy Bielawskiej i Fabrycznej w Ostoszowicach. Wszystko przez ulewę, która przeszła nad wspomnianą miejscowością. Na miejsce udały się zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Ostroszowic i zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Bielawy. Przy ulicy Słonecznej w Ostroszowicach strażacy zastali niedrożny rów odbierający wodę opadową z pól. W wyniku ulewy woda wystąpiła z brzegów, powodując zagrożenie dla czterech posesji. Doszło do zalania skrzynek przyłączeniowych energii elektrycznej. Natomiast przepusty w rowie nie nadążały z odbiorem wody ze względu na zbyt małą średnicę w stosunku do zapotrzebowania. Strażacy wykonali wały z worków z piaskiem i przekierowali spływającą wodę z pól w inne miejsce. Na trasie Ostroszowice-Józefówek strażacy zastali zalane podwórko wodą spływającą z pól. Woda wdzierała się przez próg do budynku wielorodzinnego i komórek znajdujących się na zewnątrz budynku. Do czasu przyjazdu strażaków jeden z właścicieli komórki ewakuował 11 królików, które przeniósł w bezpieczne miejsce. Strażacy wykonali obwałowanie drzwi wejściowych do budynku wielorodzinnego i komórek przy pomocy ziemi i piasku, a następnie wypompowali wodę. W piwnicy i komórkach zalaniu uległy kosiarki i elektronarzędzia. W Ostroszowicach przy ulicy Fabrycznej zatkaniu uległ rów odbierający wodę opadową z pól. Strażacy przekierowali spływającą wodę w inne miejsce tak, by płynąc ominęła posesję. Na koniec w Ostroszowicach przy ulicy Bielawskiej strażacy po silnych opadach zastali zanieczyszczoną studnię, z której wypompowali zanieczyszczoną wodę.